Dziękuję bardzo. Zgadzamy się w większości wypadków. Ja chciałem to bardzo sprościć, bo mówimy o promocji, o wizerunku naszego kraju wewnętrznie i zewnętrznie. Miernik według mnie to jest to, gdzie człowiek chce żyć. Ja teraz wróciłem do Polski, bo wydaje mi się, że to jest najlepszy kraj z najlepszym potencjałem na świecie. Tutaj jest taka potęga intelektualna, tutaj jest taka energia, takie dobre wykształcenie. Tutaj jest bardzo ciekawy klimat. No są trudne momenty, ale w Australii, jak jest 50 stopni, to jest jeszcze trudniej. Ale tutaj jest centrum Europy. Ja tutaj bardzo lubię być. A jak byłem w Ameryce z tym filmem rok temu, dlaczego ludzie mi mówili, nie wiedziałem, że Warszawa jest teraz taka piękna. Myśmy wyjechali 30 lat temu i takie mamy straszne informacje o Polsce, że nie chce nam się wracać. Teraz wrócimy, zobaczymy. Dlaczego nasz wizerunek za granicą nie jest lepiej promowany? To jest wszystko kwestia promocji. Może to nie jest ładne słowo, ale naprawdę marketing naszego kraju, naszej kultury, naszego stylu życia powinien być o wiele bardziej energiczny, bo ludzie nie wiedzą, jak dobrze to jest. Tutaj ludzie przyjeżdżają z zagranicy, którzy nie są Polakami i mówią, co za cudo, naprawdę tak się dobrze żyje w Warszawie, mogę przejść przez park, jestem w mieście w 10 minut, a jestem w Chicago, ja byłem w Chicago, ludzie byli zachwyceni, że pan może pojechać na rowerem z Żoliborza do centrum miasta w 10 minut, ja muszę jechać 5 godzin i nie mogę tego zrobić, bo nie mam tyle czasu w ciągu dnia. W ogóle to jest idealne miasto w rozmiarze metropolii, bo akurat 2 miliony to jest taka idealna skala, gdzie wszystko jest i wszystko jest dostępne. A w ogóle kultura polska jest taka delikatna, bezpieczna, wyrafinowana, wybalansowana. Dlaczego tego lepiej nie możemy promować? Promocja jest naszym największym zagadnieniem i właśnie to się sprawdza w ten sposób. Ile ludzi teraz naprawdę chce wrócić, jak się dowie, jak tutaj dobrze jest? Musimy promować nasz styl życia, naszą kulturę, nasze krajobrazy. To się naprawdę mało widzi za granicą. Jak byłem w Australii, chciałem otworzyć firmę turystyczną. Nie było materiałów promocyjnych 6 lat temu. Teraz jest trochę więcej tego, ale ile jest z Francji, z Grecji, z Włoch? Po prostu każde biuro turystyczne ma pełne plakaty na całą ścianę o tych krajach, a o Polsce jeszcze tego nie ma. Musimy promować jak najwięcej, bo to naprawdę stworzy nowy wizerunek i wtedy wszystkie te inne rzeczy, które analizujemy tutaj przez długi czas, one same się wytworzą, dlatego że mamy pozytywny wizerunek o naszym własnym kraju. I oni mają dobry wizerunek, bo tego nie ma w tej chwili i my mamy wiarę w swoje własne możliwości, bo ich jest bardzo dużo. Powtarzam to tak trochę banalnie, no, mamy wspaniałe możliwości w Polsce, tylko sami w to nie wierzymy. Myślimy, że uratujemy się, jak pojedziemy za granicę. Nie, właśnie tak nie jest. Bo ciągle nie wiemy, jak tutaj dobrze jest, bo się mało promuje Polskę. Można promować Polskę i za granicą, i w Polsce. Ale trzeba promować nasz styl życia, bo jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Nie ma innych krajów, które mają takie łatwe warunki. No, no finansowo mamy ograniczenia, ale życie jest stosunkowo tanie na skalę światową. Mamy podatki, ale nie są takie strasznie wysokie. No, ludzie, którzy zarabiają o wiele większe pieniądze w Anglii, płacą potężne podatki. My po prostu nie wiemy, jak jest tutaj dobrze, bo ciągle nas media steruje w kierunku, jak tutaj jest ciężko, jak będzie jeszcze gorzej, jak nic się nie rozwija. Przepraszam bardzo, no, ten wielki projekt, ta impreza w czwartek na przykład, było 5 przedsiębiorców, którzy tak mówili pozytywnie o naszym kraju, że ja byłem zaskoczony. Wszystko tutaj można zrobić, tylko trzeba znaleźć odpowiedni cel. I nawet można to robić pozarządowo. No, NGOs są naszą przyszłością, bo rząd sobie nie bardzo radzi z tymi różnymi zmianami, może nawet nie chcą, ale ja się dziwię, że ciągle wszyscy dołują nasz kraj i tutaj wewnętrznie, a zewnętrznie nie ma informacji o Polsce po prostu. No, znaczy jest, ale jest bardzo mało w porównaniu z Francją, czy z Włochami, czy z Anglią. Po prostu musimy wierzyć w nasze możliwości i mówić o tym, mówić między nami. Jak ja idę do baru w Australii i mówię, że otwieram nowy biznes, to podejdzie do mnie drugi pan, który już miał parę piw i powie, wiesz co, ja mogę dostarczyć się materiały bardzo, bardzo tanio, może coś zrobimy razem. Nie to, że podsłuchuję i coś chce ode mnie wyciągnąć, tylko po prostu chce współpracować. Ta współpraca jest możliwa w Polsce, tylko trzeba w to wierzyć. Bo ciągle słyszę, jak się mówi o jakimś nowym projekcie, to pierwsza reakcja w Polsce jest, no nie, to niemożliwe. A to właśnie jest możliwe. I musimy w to wierzyć, musimy o tym mówić. Promować ten wizerunek Polski jako kraj przyszłości. Więc no, to już dosyć z mojej strony, ale po prostu zgadzam się z tym, co pan mówił. Jest dużo, dużo elementów w tym całym
rozwiązaniu, ale prosta sprawa jest tak, musimy wierzyć, że życie w Polsce jest bardzo dobre, dynamiczne, ciekawe, jest dużo wyzwań, których nie ma w innych krajach. My mamy pewien kierunek, żeby się rozwinąć. W Ameryce już nie wiedzą dokładnie, co chcą dalej. A my tutaj mamy kulturę, mamy tożsamość, która się rozwija, tylko musimy wziąć może kontrolę nad tym wszystkim, jakoś sterować tym bardziej efektownie, bo nasz rząd może nie bardzo umie to robić. No, mamy za dużo urzędników przede wszystkim. Co oni robią? No, ludzie mogą robić cuda, a mamy setki tysięcy urzędników, którzy mają za mało wyzwań. Pracujmy jako NGOs i róbmy cuda, które są możliwe w Polsce i wtedy rząd się dopasuje do naszej sytuacji. Tak było w Australii w latach 50. Rząd się przeraził, że NGOs w Australii zaczęły robić takie ciekawe rzeczy, że musimy z nimi raczej współpracować, bo oni nas wyminą, oni nas wyrzucą z rządu. No i tak się stało. I teraz rząd w Australii pracuje z ludźmi, pomaga ludziom, jak się rozwijać pozytywnie. I żeby takie podejście się utrwaliło w Polsce, że rząd jest dla nas i pracuje, żeby nam pomagać, a nie żeby rządzić i mówić, musicie to, musicie tamto. Mamy za dużo rolgaminów, mamy za wiele praw, za wiele, no, te ustawy są ciągle dodawane. Za dużo biurokracji, za dużo administracji. Mamy wspaniałych ludzi, tylko trzeba im dać pole do popisu. Róbmy coraz więcej dobrych rzeczy, bądźmy dumni o naszych możliwościach i mówmy o tym między sobą, współpracujmy. Pan mi powiedział dużo ciekawych rzeczy, ja bym chciał dalej utrzymać tą dyskusję, trzymać jakiś kontakt. Te kontakty są takie ważne w Polsce. Nie działajmy jako małe komórki indywidualne, tylko wspólnie budujmy tą potęgę narodową. Na tym polega nasze społeczeństwo, że możemy robić wspólnie rzeczy i musimy tak kierować nasze energie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Optymistycznie kończymy główny dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Proszę pana, mam krótkie pytanie. Czy gdybyśmy panu zaoferowali posadę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, czy pan by się podjął misji zjednoczenia narodu i obudzenia w nas energii, wypromowania nas? Dziękuję. Ja to bardzo chętnie zrobię, ale bez pozycji. To jest nasza współpraca. Musimy to robić razem. I właśnie zapraszam na... To nie jest kwestia pozycji. Właśnie wszyscy w Polsce się martwią, mam pozycję, teraz mogę zwolnić moją działalność. No tak jest w wielu sytuacjach. To jest kwestia, że wszyscy musimy współpracować. Zapraszam na naszą stronę www.polskaprzyszłość.pl. Tam ogłaszamy różne bardziej kameralne spotkania, bo naprawdę ja wierzę, że jak mamy grupę 50 osób, można dyskutować i wspólnie dodawać do naszej wiedzy i do naszego intelektu. Takie duże konferencje nas świetnie motywują, ale może jest za dużo informacji, żeby to wszystko objąć w jednym dniu czy w trzech dniach. To jest początek, a potem musimy się podzielić na takie koła działania pozytywnie i będziemy to robili właśnie w tej Fundacji Polska Przyszłość. Bo musimy wspólnie tworzyć tą nową tożsamość. To nie jest kwestia pozycji, że ktoś nam powie, róbcie to albo tamto. My to musimy chcieć i wierzyć w to. I jesteśmy w tym momencie, że to można teraz robić. Te dyskusje były świetne, bo otwarcie mówimy, co jest dobre, co jest złe. Były dnie, żeśmy dość dużo narzekali, były dnie, kiedy w czwartek na przykład wieczorem było tyle konkretnych, pozytywnych projektów zaproponowanych, że ja byłem pod wielkim wrażeniem, że gratuluję organizatorom, wspaniała impreza, że w ogóle można to zrobić. Dziękuję. A to nie bardzo. Koniec jeszcze. No właśnie, jeszcze. Bardzo dziękujemy. Pan Mark Krawczyński, pan doktor Mateusz Werner. Kończymy na dziś. Ja mówię, że to nie koniec, bo jutro ostatni dzień trzeciej edycji Kongresu Polska Wielki Projekt. Zapraszam bardzo serdecznie do Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66. Od 10:00 pierwszy panel Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju. Kolejny ważny temat i będziemy też rozmawiać o tym, czy liberalna demokracja przetrwa. To wszystko jutro. Dziękujemy za dziś. Na stronie www.polskawielkiprojekt.pl i na YouTubie będzie można wrócić do tego wszystkiego, co dziś działo się na tej scenie. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre. Dziękuję.